słów nienawiści nie zliczę. Nie jestem produktem jak 4-7. Po prostu bracia otworzyli furtkę. Wchodzę do studia z numerem 1 na czole i ale kurwa, ty, gruba, posłuchaj, jak no dostałaś na tacy? Dlaczego? Po pierwsze, nie ma raperek w Polsce. A jak już są, to nie ma wyhajpowanych raperek w Polsce. No, jesteś heavyweight, tak? Więc mogłaś pójść do Kizo, poszłaś do Smolastego. No i kurwa, gadasz głupoty, no. Naprawdę, czy jest jakakolwiek osoba w Polsce, która słucha Oliwki Brazil nie dla beki? No nie wiem, niech kurwa ktoś się zgłosi ze zdjęciem. Chcę zobaczyć, jak tacy ludzie wyglądają. Pieniądze! Siema, no Szymon! 100 zł. Siema, wuja. Wszystkiego najlepszego. Nie oceniam tekstu, ale im w miarę dobrze nawija i dobrze to brzmi. Dajcie mu timeouta, może wróci za 10 minut, ochłonie. A czym się różni eskortka, która po prostu robi loda od laski, która wybija się na tym, że mówi, że bierze maczugę do mordy? Co jeszcze? Okej. Tacy ludzie? Nie, no daj spokój. Ej, była kiedyś taka pasta do zębów. Ona sobie na oko zapierdoliła. No i jesteś, gratuluję. Smolasty mówi na hitparku, że ten kawałek rozjebie i słucham 30 sekund i skip. Nie no, miał rację. Rozjebał mi uszy. Naprawdę żałuję, że poświęciłem na to aż tyle czasu. Nie no, daj spokój.